Chciałem zaprosić teraz pana profesora Seriusza Nawrockiego, kierownika Katedry Onkologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Temat wystąpienia: jak poprawić dostępność do radioterapii w Polsce? Zapraszam. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie na tą ważną konferencję. Ja od niedawna jestem kierownikiem katedry od lipca na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Katedra Onkologii i Radioterapii tak się nazywa, co może w większym stopniu uwiarygadnia moje wystąpienie. Oprócz tego jeszcze cały czas kieruję Katedrą Onkologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Chyba trzeba zrobić troszkę inaczej, przepraszam. Proszę Państwa, radioterapia jest, przepraszam za takie oczywiste dane, ale większość z Państwa pewnie nie zajmuje się radioterapią, jest dziedziną, która w leczeniu nowotworów no, cały czas obok chirurgii ma dominującą rolę, a z tego względu, że nikt nie ma wątpliwości, że zachorowalność na nowotwory złośliwe będzie rosnąć w Polsce z powodu przede wszystkim starzenia się populacji, bogacenia się społeczeństwa, które skutkuje wzrostem zachorowalności na te nowotwory związane z rozwojem cywilizacyjnym, takie jak rak piersi i rak jelita grubego. W obecnej chwili uznaje się, że chorzy z rozpoznaniem nowotworu złośliwego w znacznym odsetku, to około połowy tych chorych, powinno mieć w trakcie leczenia radioterapię w różnej fazie choroby i w różnym sposobie jej kojarzenia z pozostałymi metodami, a 1/5 czy nawet 1/4 wymaga w trakcie choroby jej ponownego zastosowania z powodu progresji. To mówi jak gdyby o skali tego zapotrzebowania na radioterapię. Jaka jest rola radioterapii w leczeniu radykalnym, gdzie celem tego leczenia jest wyleczenie chorego? Według szacunków głównie szwedzkiej agencji, które no, często są cytowane, cały czas za większość wyleczeń w onkologii oczywiście odpowiada chirurgia. Tu nikt nie ma wątpliwości, to jest 50%. Na drugim miejscu jako leczenie samodzielne bądź skojarzone z chemioterapią jest radioterapia. Ona odpowiada w tej chwili za możliwość wyleczenia około 40% chorych, tych, których rzeczywiście jesteśmy w stanie wyleczyć. Rola chemioterapii w kontekście leczenia radykalnego jest znacznie mniejsza. W onkologii guzów litych to jest około 11%. Proszę Państwa, jakie są te obiektywne międzynarodowe kryteria dostępności do radioterapii, zapotrzebowania na radioterapię? Ja tutaj się powołuję na dokument opublikowany niedawno w Lancet Oncology, który jest firmowany przez kilka organizacji międzynarodowych. Według tego dokumentu, proszę Państwa, średnia, bo tak najczęściej określamy tą dostępność poprzez przeliczenie liczby akceleratorów na 1 000 000 mieszkańców. To dla 33 krajów w Europie, czyli to nie jest średnia dla Unii, tylko dla wszystkich krajów europejskich, mamy 5,3 akceleratora, to jest to podstawowe narzędzie, jakim się posługujemy, tak po polsku przyspieszacz liniowy, na 1 000 000 mieszkańców. W Polsce na koniec zeszłego roku na podstawie raportu konsultanta krajowego ta liczba wynosi 2,8, czyli no w istotny sposób odbiega od średniej. Tutaj dla Państwa wypisałem te kraje, z którymi no myślę, że trzeba się porównywać. Wielka Brytania, do której często się porównuje nasz system ochrony zdrowia w zakresie finansowania, 5,4, Francja 6,5. Czechy, proszę Państwa, za naszą południową granicą mają o wiele lepszy wskaźnik, nie mówiąc o sąsiadach zachodnich, Słowacji czy Danii, która jest liderem, jeżeli chodzi o Europę. No, Rumunia, proszę Państwa, jest na szarym końcu. My jesteśmy no, bliżej tego szarego końca niż lidera Danii w tym przypadku. Tak naprawdę, bazując na tym raporcie, w tej chwili w Polsce mamy 122 urządzenia do radioterapii. To jest stan na koniec roku 2012 i brakuje do tej średniej europejskiej 74 urządzeń. Krótko mówiąc, sytuacja jest daleka od optymalnej, chociaż należy podkreślić, proszę Państwa, że dzięki głównie Narodowemu Programowi Zwalczania Chorób Nowotworowych, który od początku jak gdyby finansuje sprzęt do radioterapii w dużych ośrodkach,
i ostatnio również w mniejszych, ta sytuacja znacznie się poprawiła, ale no mamy świadomość, że Narodowy Program jest niewystarczający w tym zakresie i on nie spowoduje absolutnie poprawy sytuacji do poziomu europejskiego i tu są potrzebne inne rozwiązania. Jak one mogą wyglądać? Jeżeli popatrzymy na Europę, to mamy generalnie dwa modele organizacji. Duże ośrodki dominują w krajach, duże ośrodki radioterapii w krajach małych, takie jak Belgia, Dania, gdzie tych ośrodków rzeczywiście można je policzyć na palcach jednej bądź dwóch rąk. Natomiast to są małe kraje, w których pacjenci po prostu mają jednocześnie do tych krajów blisko. W dużych krajach europejskich, takich na przykład jak Francja, jest model mieszany, są i duże, i małe ośrodki. Generalnie uznaje się w tej chwili, między innymi w Niemczech, że pacjent powinien mieć blisko do ośrodka, gdzie otrzyma kompleksowe leczenie onkologiczne, w tym radioterapię, nie powinien mieć dalej niż 1,5 godziny samochodem. W Polsce w tej chwili mamy taki model, no, głównie jednak związany z dużymi ośrodkami. I ten model teraz szczególnie w kontekście nowych koncepcji Instytutu Onkologii w Warszawie jest forsowany jako najlepszy dla pacjentów. No, wydaje się on być trochę już historyczny i nieoptymalny. No, postaram się jeszcze to za chwilę skomentować. Generalnie uznaje się, że żeby otwierać ośrodek radioterapii, to musi być przynajmniej 1000 chorych na taki ośrodek, co w praktyce oznacza populację powiedzmy 500, 600, 700 tysięcy mieszkańców, które obsługuje taki ośrodek. Proszę Państwa, należy jeszcze podkreślić, bo to też jest ważne, że według analiz efektywności ekonomicznej to radioterapia jest cały czas no, metodą o wiele bardziej efektywną ekonomicznie niż chemioterapia i z wyliczeń też tego szwedzkiego ciała do spraw oceny technologii bardziej efektywna nawet niż chirurgia. I to nie jest efektywność mierzona w Szwecji, to jest efektywność mierzona na podstawie dostępnej literatury w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, w tej chwili mamy, tak wygląda mapa dostępności, jeżeli chodzi o radioterapię, to znaczy dla czytelności mamy te zielone województwa, gdzie jest najlepsza dostępność do radioterapii, to jest województwo warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie oraz te najgorsze, województwo łódzkie i województwo podkarpackie. Trudno oceniać, dlaczego tak jest. W tych województwach małych łatwiej jest uzupełnić braki. W województwie warmińsko-mazurskim niedawno otworzono drugi ośrodek po ośrodku olsztyńskim. Ośrodek finansowany w sensie inwestycyjnym prywatnie. Podobnież w województwie zachodniopomorskim obok ośrodka w Szczecinie powstał drugi ośrodek również stworzony przez inwestora prywatnego. Natomiast w dużych województwach dominuje cały czas model dużych ośrodków publicznych. I często dochodzi do takiej konkurencji biznesowej, tak jak na przykład w województwie mazowieckim, gdzie duży ośrodek no do pewnego stopnia wywiera wpływ na fundusz i tutaj w Warszawie na przykład ośrodek w Otwocku nie ma cały czas kontraktu na radioterapię, mimo tego, że dostępność w mazowieckim wcale nie jest doskonała i pacjenci czekają w kolejkach w Centrum Onkologii na Ursynowie. Proszę Państwa, w Polsce przede wszystkim brakuje strategii dla chorych na nowotwory. Mimo takiego obowiązku, który narzuca nam Unia, my tej strategii cały czas nie wypracowaliśmy. Ostatnio coś się zaczyna w tym kontekście dziać. Nad taką strategią rozpoczęło pracę Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Ops, przepraszam. Którego też członkiem zarządu jestem, jak również koncepcję alternatywną przedstawia od pewnego czasu pan profesor Warzocha, dyrektor Instytutu Onkologii w Warszawie. Te koncepcje różnią się o tyle, że według koncepcji Instytutu Onkologii to Instytut Onkologii ma być ciałem, które decyduje o poziomach referencyjności, audytuje, jednocześnie jest największym szpitalem onkologicznym w Polsce, czyli największym jak gdyby świadczeniodawcą, więc jest tu ewidentny konflikt interesów. Koncepcja Polskiego Towarzystwa Onkologicznego jest inna. Chcemy zaprosić szerokie grono zarówno ekspertów, jak i przedstawicieli nie tylko świadczeniodawców, ale również organizacji pacjenckich, prywatnych inwestorów do stworzenia tej strategii. W Polsce przede wszystkim, proszę Państwa, brakuje pewnych miar, które pozwalają ocenić, czy system działa sprawnie. Taką podstawową miarą w radioterapii jest czas oczekiwania, czyli tak zwana kolejka. Według standardów na przykład brytyjskich od momentu pierwszej konsultacji
która kwalifikuje chorego do radioterapii, do rozpoczęcia radioterapii w zależności od intencji leczenia, powinny minąć określone czasokresy. Tak? W przypadku leczenia paliatywnego to są 2 tygodnie, jeżeli to jest jakaś sytuacja urgencowa, to jest 48 godzin. W przypadku skomplikowanych technologii związanych z leczeniem radykalnym, to jest poniżej 4 tygodni. Tutaj, jeżeli spojrzymy już, jak pacjent trafia do nas, do ośrodków onkologicznych, to nie jest najgorzej, ale tak naprawdę ta długa droga pacjenta ma miejsce często wcześniej i te nasze ośrodki są, proszę Państwa, bardzo, bardzo obciążone, ponieważ wiele z nich nie spełnia tego kryterium kwalifikowania pacjentów w zespołach wielodyscyplinarnych, gdzie rzeczywiście specjaliści z podstawowych dziedzin siadają razem przy stole i decydują o kwalifikacji do takiego czy innego leczenia. To jest warunek nieodzowny, który musimy spełnić, aby no, pewne standardy obowiązujące w cywilizowanym świecie rzeczywiście i u nas miały miejsce. Te wytyczne, które u nas powstają, proszę Państwa, no też do pewnego stopnia są ułomne, ponieważ my posiadamy na przykład standardy terapeutyczne, ale często nie posiadamy tych innych narzędzi do oceny jakości opieki onkologicznej, nie posiadamy tych narzędzi do oceny kolejki, nie posiadamy tak naprawdę danych na ten temat tego, jak długo pacjent w systemie oczekuje na rozpoznanie histopatologiczne, później na leczenie. W Wielkiej Brytanii taki bardzo tutaj moim zdaniem ważny przykład, kiedy w 2007 roku narzucono pewną dyscyplinę czasową, jeżeli chodzi o ośrodki onkologiczne, zarówno publiczne, jak i prywatne, to okazało się, że samo mierzenie tego, jak pacjent długo oczekuje od postawienia rozpoznania choroby nowotworowej do rozpoczęcia leczenia, spowodowało skrócenie tych okresów oczekiwania. No i obliczono, że z tego powodu pomiędzy rokiem 2007 a 2010, rokiem 2000 a 2010 uratowano przynajmniej 2,5 tysiąca pacjentów, skracając tylko i wyłącznie kolejkę do radioterapii. Jak można to zrobić w Polsce? Oczywiście tutaj zwiększenie ilości aparatury, zwiększenie ilości ośrodków spełniających wymogi takiej kompleksowej opieki onkologicznej jest podstawowym elementem, ale również są pewne możliwości oszczędności w systemie. Proszę Państwa, Polska jest jedynym krajem, gdzie 40% prawie, dokładnie 37%, jest w trakcie radioterapii hospitalizowanych. W innych krajach europejskich to jest odsetek różny, ale no, nie przekracza on generalnie 15%. Dlatego tak jest, no, pacjenci nasi często dojeżdżają do tych dużych ośrodków z daleka i na ten dojazd ich po prostu nie stać, więc rozwiązano ten problem w ten sposób, że tworzy się duże oddziały szpitalne, które pacjentów hospitalizują, ale to nie jest hospitalizacja ze względów medycznych, tylko socjalnych. No i za tą hospitalizację, proszę Państwa, NFZ słono płaci, bo to jest 420 zł za taki osobodzień. No jest to naszym zdaniem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, no, marnowanie pieniędzy płatnika i taki projekt niedawno w imieniu towarzystwa złożyłem na ręce prezesa NFZ, który pokazuje, że między innymi można by oszczędzić około 130 milionów, proszę Państwa, na hospitalizacji do radioterapii, jeżeli by stworzyć inne formy, które umożliwiły pacjentom refundację kosztów albo hostelu, albo dojazdu do tych ośrodków. Tak? Co w praktyce, proszę Państwa, za te pieniądze można finansować radioterapię w 10, 2, 3 akceleratorowych ośrodkach rocznie. Tak? Prosty sposób na poprawienie dostępności. I to jest ten taki ostatni slajd, z którym Państwa chcę zostawić, że to jest też standard brytyjski, który nie jest bardzo w cudzysłowie wymagający, jeżeli chodzi o inne kraje europejskie, gdzie od momentu ta czerwone kółeczko to jest to, jak pacjent się zgłasza z objawami choroby nowotworowej, na przykład do lekarza rodzinnego, to do momentu postawienia rozpoznania, tym rozpoznaniem jest uzyskanie rozpoznania histopatologicznego, nie powinno minąć więcej niż 30 dni. 90% pacjentów powinno mieścić się w tych widełkach. No oczywiście są przypadki trudne, wymagające na przykład skomplikowanych badań molekularnych, tutaj ten okres jest dłuższy, ale 90% pacjentów powinno się mieścić w tym zakresie. I potem już od momentu postawienia rozpoznania histopatologicznego i ustalenia stopnia zaawansowania klinicznego powinno minąć nie dłużej, proszę Państwa, niż 30 dni do rozpoczęcia leczenia. W tym przypadku mówię o radioterapii. Takich danych, jak to wygląda w Polsce, nie ma. Próbujemy teraz robić taką analizę na Śląsku poprzez Śląski Uniwersytet Medyczny, bazując na danych NFZ-owskich.
Ale zapewniam Państwa, że w Polsce ta liczba jest odwrócona, to znaczy pewnie 90% pacjentów nie mieści się w tych ramach czasowych. Tak? I to z pewnością trzeba zmienić. Nie jest to oczywiście tylko kwestia radioterapii, ale całości strategii leczenia onkologicznego i dostępności do różnych technologii. Jakie są wnioski z tego mojego wystąpienia? Mimo znaczącej poprawy w zakresie radioterapii, dzięki finansowaniu z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, ten dostęp jest w mojej opinii cały czas niewystarczający i daleko odbiega od potrzeb tych definiowanych przez te europejskie grona ekspertów. No i wydaje się, że tutaj Narodowy Program, nawet jakby działał na tym samym poziomie jak do tej pory, nie jest w stanie uzupełnić tej luki i jedynym rozwiązaniem jest stworzenie nowych ośrodków bądź ośrodków satelitarnych na podstawie mapy potrzeb opracowanej na podstawie dużego takiego planu strategicznego. No i tutaj oczywiście moim zdaniem i zdaniem wielu ludzi ze środowiska jest konieczny współudział inwestorów prywatnych, którzy są zainteresowani tą dziedziną, no ale obserwujemy ostatnio no, jak gdyby taką biznesową ofensywę Centrum Onkologii w Warszawie, która chce ograniczyć te działania. I myślę, że z punktu widzenia dostępu do radioterapii i pacjenta jest to działanie szkodliwe. No i zdecydowanie należy myśleć też o ciągle optymalizacji finansowania radioterapii, na przykład poprzez ograniczenie zbędnych hospitalizacji. Taki projekt w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego został złożony na ręce prezesa NFZ w sierpniu tego roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Panie profesorze. Proszę Państwa, w związku z tym, że jesteśmy pół godziny po czasie, zarządzam brak przerwy. I szanując czas wszystkich uczestników potem debaty, bardzo bym prosił kolejnych prelegentów o trzymanie się ram czasowych. Gdyby Państwo chcieli skorzystać mimo wszystko z higienicznej przerwy, no z racji seminarium, nie chciałbym mówić, że przerwy na papierosa, to w trakcie powolutku bardzo bym prosił, nie przeszkadzając prelegentom, na opuszczenie sali i powrót oczywiście jak najszybszy.